Hejka kochani, witam się z Wami serdecznie i dzisiaj zabieram się za nakręcenie filmu dla Was z testem kosmetyków hitów z TikToka. Widziałyście w ostatnim haulu, że zakupiłam ten osławiony podkład w kompakcie z L'Oreala i maskarę z Maybelline. Więc dzisiaj na pewno ten test dla Was zrobię, ale powiem Wam szczerze, że jest już godzina 18. Ja mam dzisiaj wolny dzień w pracy, ale powiem Wam szczerze, że my kobiety nigdy tak naprawdę wolnego nie mamy, bo nawet jeśli mamy ten dzień wolny od pracy, to w domu jest tyle roboty, pranie, sprzątanie, gotowanie, że u mnie wygląda właśnie to tak. Jest już godzina 18, ja wypiję sobie na pobudzenie jeszcze kaweczkę, więc tutaj mam już wsypaną do kubka kawę i przy okazji tej kawy chciałabym Wam pokazać pewien syrop. Ja go kupiłam na Amazonie, nie wiem gdzie w Polsce możecie go dostać, tak on wygląda. Jego koszt za litrową butelkę to jest około 4 euro, więc cena naprawdę przyzwoita. To są takie syropy do drinków, ale one mogą również służyć jako syropy do kawy. Na pewno bardzo Wam smakują kawy ze Starbucksa. Oni tam dodają właśnie takie syropy smakowe. Ja zakupiłam sobie 3 smaki: waniliowy, kokosowy i właśnie ten orzech laskowy. I powiem Wam, że ten orzech laskowy naprawdę wygrywa smakiem. Odrobinka do kawy i naprawdę macie kaweczkę tak pyszną jak ze Starbucksa. No więc moja kawka jest już gotowa, więc zabieram się za wypicie jej i mam nadzieję, że do godziny 23 uda mi się nagrać dla Was jeszcze test tych. No więc hejka kochani, witam się z Wami serdecznie, już po drugiej stronie obiektywu, kawka jest już wypita, odrobinę pobudziła mnie ona do życia, tak jak Wam mówiłam, mamy już wieczór, więc światło może nam odrobinkę tutaj wariować, ale tak jak Wam obiecałam, dziś będziemy testować dwa te osławione kosmetyki z TikToka, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym Wam powiedzieć kilka słów na temat kampanii reklamowych nie tylko firm kosmetycznych, ale również innych firm i co ja o tym myślę. Mam nadzieję, że Wy macie podobne zdanie do mojego, ale oczywiście swoje zdanie możecie wyrazić w komentarzach. No więc właśnie na przykładzie tych ostatnich kosmetyków, czyli tego podkładu w kompakcie L'Oreal, maskary, która ma nam dawać bujne rzęsy Maybelline i pomadki, która nie schodzi przy jedzeniu, piciu i jest naprawdę bardzo długotrwała z NYX. Widzicie same, że firmy próbują nam wmówić, że bez tych kosmetyków po prostu, a próbują do swoich klientek dotrzeć właśnie w taki sposób, że promują te kosmetyki czy inne produkty na mediach społecznościowych, czyli na TikToku, na YouTubie, na Facebooku. I zewsząd jesteście tak bombardowane tymi reklamami, że nie jesteście w stanie odróżnić, które to są reklamy płatne. No więc reklamy są tak sprytnie skonstruowane, żebyście to wy myślały, że to są zwykłe dziewczyny, takie jak wy, które są zadowolone i zachwycone tymi nowymi produktami. No i oczywiście skrupulatnie firmy dążą do tego, żeby podnieść sprzedaż tych swoich produktów
I teraz zaistniała taka sytuacja, że właśnie tych produktów, które Wam wymieniłam, nie można zakupić w kompletnie żadnej drogerii i po prostu niektóre firmy to wykorzystują, sprowadzają te kosmetyki gdzieś z zagranicy, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec i sprzedają po dużo wyższej cenie. Jeżeli macie jakąkolwiek minimalną wiedzę na temat ekonomii, to wiecie, że to popyt napędza sprzedaż, więc jest taki duży popyt na te produkty, a konkretnie na te kosmetyki, że firmy nie są w stanie zaspokoić rynku. Moim zdaniem jest to działanie celowe, bo wtedy taki produkt uzyskuje naprawdę bardzo wysoką cenę. Nawet niejednokrotnie te produkty, dobrym przykładem na właśnie taki produkt może być tutaj produkt firmy czeskiej Dermacol, który już od wielu, wielu lat był na polskich półkach w sklepach, jednak dopiero gdy YouTuber pokazał go na swoim kanale, a konkretnie Jeffree Star, pokazał, że ten podkład korektor ma tak doskonałe krycie, że pokrywa nawet tatuaże, wtedy cena tego produktu wzrosła 500-krotnie, więc macie tutaj idealny przykład na to, jak popyt napędza sprzedaż i cenę danego. Drugim przykładem, jaki mogę Wam tutaj przytoczyć na właśnie taką sztucznie napędzoną sprzedaż produktów danej firmy, jest firma Daniela Wallingtona. Ja nie wiem, czy wiecie, jak Daniel Wallington wszedł w ogóle na rynek, jak zaczęła się jego historia biznesowa. On posiadał jakiś ograniczony budżet na produkcję i promocję swoich produktów, więc postanowił rozesłać właśnie swoje produkty do znanych influencerów. Oni tak rozpowszechnili nazwę i firmę Daniel Wallington, że te zegarki zaczęły być tak popularne, że ich cena w tej chwili waha się od 150 do 250 euro, a koszt wyrobu takiego zegarka jest naturalnie dużo, dużo niższy, więc różnica pomiędzy kosztem wyprodukowania a kosztem sprzedaży, czyli śmiało można postawić twierdzenie od zera do milionera, zaczynając na początku z budżetem, nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy funtów. W tej chwili jego firma obliczana jest w milionach, więc sami widzicie, że taka strategia przyniosła naprawdę wymierne korzyści. Ale czy ona jest odpowiednia, no to tutaj należałoby się chwileczkę. Myślę, że tutaj powinni wypowiedzieć się klienci, którzy przepłacają za takie właśnie wypromowane sztucznie produkty, czy to są zegarki, czy to jest odzież, czy to są torebki. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi otworzą Wam się oczy i będziecie sceptycznie podchodzić do reklam, czy to telewizyjnych, czy internetowych. Pamiętajcie, że reklama ma na celu sprzedać Wam produkt, a niekoniecznie zapewnienia i obietnice. Ale mam nadzieję, że każdy z Was ma własną opinię na ten temat i jesteście naprawdę bardzo uważnymi klientami, więc nie dać. No więc, moi drodzy, skoro wstęp jest już za nami, to możemy śmiało przechodzić do testowania kosmetyków i ja już Wam na wstępie powiedziałam, jakie są to kosmetyki. Niestety nie udało mi się kupić tej pomadki NYX, ponieważ wszędzie są one wykupione, w drogeriach internetowych pozostały jedynie ciemne kolory, więc jeżeli chciałabym zakupić dla siebie do osobistego użytku właśnie tą pomadkę długotrwałą,
długotrwałą, no to chciałabym, żeby ona miała kolor do używania na co dzień. Takiego koloru nie znalazłam, więc dzisiaj niestety tej pomadki testować nie będziemy, ale mam podkład firmy L'Oreal. Ten podkład jest naprawdę bardzo trudno dostępny. Mi udało się go zakupić w drogerii DM i powiem Wam, że tego podkładu tutaj są dostępne tylko 4 kolory i wszystkie praktycznie są wykupione. Jedyny kolor, który mógł pasować do mojej cery, jest to podkład o numerze 245. Był dostępny w DM-ie jeszcze jeden kolor, ale tamten był już zupełnie brązowy, więc myślę, że będzie on pasował karnacją śniadym. I były dostępne jedynie te dwa, więc ja wybrałam sobie właśnie ten 245. Myślę, że lepszym kolorem dla mnie by była ta 40. Jest to kolor kaszmir. Nie wiem, jakiego koloru używały inne youtuberki. Myślę, że właśnie z tych początkowych numerów właśnie tej 40. Bądź następny ten kolor taki wanila. No ale same widzicie, że po prostu tak sztucznie nakręcony jest popyt na ten produkt, że dopasowanie go do swojego odcienia jest całkowicie niemożliwe. Mam nadzieję, że za jakiś czas ten szał na ten podkład minie. Ja widziałam wiele filmików na Instagramie i na YouTubie i powiem Wam, że dziewczyny są naprawdę zachwycone. Jeżeli chodzi o taki właśnie podkład w kompakcie, to ja wcześniej używałam takich podkładów. Wcześniej miałam taki podkład z firmy Manhattan. Bardzo fajnie mi się sprawdzał. Niestety został już wycofany. No i obecnie posiadam właśnie taki podkład w kompakcie z firmy Avon. Ale powiem Wam, że na tamte podkłady nikt tak naprawdę się nie rzucał jak na ten, więc zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście ten podkład jest jakiś ekstra specjalny, ma tak super świetne krycie i po prostu, no więc sam ten podkład wygląda tak, powiem Wam, że opakowanie wygląda dość średnio, ładniejsze opakowanie ma podkład z Avonu, tak prezentuje się sam podkład, no jest on w formie takiej kremowo-pudrowej. Mój kolor prezentuje się tak, jak Wam mówiłam, jest to kolor 145 w odcieniu takim beżowym. Mam nadzieję, że nie będzie dla mnie za ciemny. I tutaj pod spodem znajduje się gąbeczka. Na odwrocie tego podkładu macie lustereczko, więc no taki produkt w kompakcie świetny jest na wyjazdy, bo nie musicie się już martwić, że gdzieś tam jak chcecie sobie poprawić makijaż, to musicie szukać lusterka. No i najpierw nałożymy sobie go tak, jak pokazywały dziewczyny na TikToku. O kurczę, mój kolor jest definitywnie dla mnie za ciemny. Nie wiem, czy możecie to zobaczyć w podglądzie, ale ja w lusterku widzę, że jest on niestety bardzo ciemny. Fajnie się rozprowadza. I ma konsystencję taką, jak Wam powiedziałam, kremowo-pudrową. On nie jest ani bardzo rzadki, ani bardzo gęsty. Krycie jest ładne, ale myślę, że będę musiała dołożyć odrobinę innego podkładu, żeby rozjaśnić jego odcień, bo jest bardzo ciemny. Jego kolor przypomina mi taki puder, który kiedyś używaliśmy, Constance Carol, i właśnie one miały kolor taki właśnie pomarańczy. Jest strasznie pomarańczowy. No, ale krycie ma przyzwoite, nie powiedziałabym, że to jest pełne krycie. Tak jak Wam mówiłam, myślę, że do mojej cery odpowiedni byłby kolor ten 20 kaszmir. Tak on wygląda. Zobaczcie, tutaj moja skóra jest bledsza.
Więc moi drodzy, tak wygląda podkład nałożony na całej twarzy. Ja nałożyłam sobie już w tej chwili korektor, odrobinkę rozjaśniłam miejscami ten podkład, ale powiem Wam, że jestem w głębokim szoku, jak pięknie wygląda ten podkład na mojej cerze, pięknie ją wyrównał. W tej chwili moja skóra jest gładziutka, tak jakbym ten podkład przypudrowała, więc taki podkład w kompakcie jak najbardziej u mnie się sprawdzi, bo doskonale wiecie, że ja lubię makijaż wykonywać szybko i prosto, więc jest to naprawdę ułatwienie w makijażu. Jeżeli będzie również długotrwały, to myślę, że zapoluję na ten odcień 0,20 i jak go zakupię, to przyjdę do Was i Wam pokażę, jak wygląda odpowiedni dla mnie kolor. No, tak jak widzicie, moja cera w tej chwili wygląda po prostu idealnie. Więc pierwszy produkt jak najbardziej na plus i z całą pewnością będę... No więc przechodzimy do drugiego gagatka. To jest tusz marki Maybelline. Tak on wygląda. Ja bardzo lubię produkty firmy Maybelline. Mam również kilka właśnie maskar tej firmy. Moją ulubioną jest maskara ta z ekstraktem z kokosa, taka różowa. Sprawdza mi się naprawdę bardzo fajnie. I zobaczymy, jak sprawdzi się dzisiaj ten, dlatego że ten tusz ma szczoteczkę silikonową. Tak jak wiecie, ja nie cierpię takich właśnie szczotek silikonowych, więc zobaczymy, czy i tu zapewnienia producenta się sprawdzą. Powiem Wam, że samo opakowanie wygląda bardzo ładnie. Jest ono... Tak jak Wam mówiłam, troszkę zdziwiłam się tym, że opakowanie jest naprawdę bardzo leciutkie, więc zaraz zobaczymy, ile tego produktu w środku się znajduje, jaką konsystencję ma sam tusz, czy jest rzadki, gęsty, jak on tutaj wygląda. Szczoteczka prezentuje się tak, jest naprawdę bardzo giętka. No więc już bez zbędnego przedłużania przejdziemy do testowania tej maskary. Zdejmę sobie odrobinę nadmiar. No i uważając, żeby nie włożyć sobie tej szczotki do oka, będziemy tuszować rzęsy. No i wiecie, po jednej warstwie ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście ta maskara pogrubiła i wydłużyła. Każdej maskary używam kilkukrotnie, nakładam 3-4 warstwy, więc no nie jest to dla mnie nic dziwnego. Na pewno przy pierwszej warstwie bardzo wydłużyła rzęsy. Możecie teraz to zauważyć. Ale niestety odbiła mi się na górnej powiece. Więc konsystencja tuszu jest odrobinę zawodnista. Bardzo ładnie ta szczoteczka rozczesuje nasze rzęsy. No i fajnie właśnie, że ona się tak poddaje, jest miękka, dzięki czemu nie nakłada się za dużo produktu na nasze rzęsy. No ekstremalnie wydłużyła te rzęsy, niestety nie widzę pogrubienia.
No więc, moi drodzy, przychodzę do Was z update'em. Wytuszowałam sobie rzęsy dwukrotnie i powiem Wam, że jestem naprawdę w ciężkim szoku, jak pięknie ta maskara wygląda. Wydłużenie i podkręcenie jest po prostu ekstremalne. W tej chwili moje rzęsy wyglądają jak sztuczne. Jeżeli uzyskałabym jeszcze dodatkowo pogrubienie, to naprawdę, uwierzcie mi, nie potrzebujecie dodatkowo obciążać Waszych powiek i naklejać sztuczne rzęsy, bo ten tusz Wam to da. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają rzęsy. Są naprawdę ślicznie rozdzielone, ekstremalnie wydłużone, podkręcone. Brakuje mi tutaj jeszcze pogrubienia, ale myślę, że do tego celu możecie użyć sobie maskary pogrubiającej, więc naprawdę no, maskara jest świetna. No więc, moi drodzy, przychodzę do Was z podsumowaniem. Tak jak widzieliście, podkład jest naprawdę super, świetnie kryje, konsystencja jest naprawdę rewelacyjna. Zobaczymy, jak będzie się utrzymywał. No ale w tej chwili wygląda bardzo dobrze. Jedyne co, muszę sobie zapolować na odpowiedni kolor. Mam nadzieję, że za jakiś czas ten szał na ten produkt minie i będzie on już normalnie dostępny w drogeriach. No i kolejny produkt, ta maskara Maybelline. Naprawdę nie zawiodłam się jeszcze na produktach tej firmy i również z tym produktem jest tak samo. Maskara jest naprawdę bardzo fajna. Szczoteczka jest silikonowa, ale ona jest bardzo mięciutka, więc wygina Wam się przy naporze Waszych rzęs, więc nie nałoży Wam się za dużo produktu, ani nie ma takiej obawy, że po prostu przez przypadek gdzieś podrażnicie sobie oko, tak jak to czasem bywa z takimi silikonowymi szczoteczkami, które są po prostu sztywne. Także tych dwóch produktów na pewno będę używać, jestem z nich super zadowolona. No i bardzo się dziwię, że tutaj w tym przypadku obaj producenci stanęli na wysokości zadania i te produkty są naprawdę świetne, ich ceny są przyzwoite, więc mam nadzieję, jak minie całe to szaleństwo, to będziecie mogli kupić oba te produkty normalnie, stacjonarnie, w drogeriach, żeby można było wypróbować sobie, tak jak w przypadku pudru, kolor. No bo kupowanie przez internet niesie za sobą właśnie takie ryzyko, że... No więc dzisiejszy test na plus, ja już nie będę przedłużać tego filmu, mam nadzieję tylko, że Wy jesteście świadomymi klientami, że świadomie kupujecie produkty. U mnie na kanale zawsze możecie zobaczyć szczere i obiektywne recenzje kosmetyku. Mam nadzieję, że filmiki tego typu Wam się podobają. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Zostawiajcie ślad po sobie w postaci komentarza, łapki w górę. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo, więc pozdrawiam Was wszystkich dzisiaj serdecznie i miejcie cudowny, wspaniały dzień.